Dzień dobry, tu ja mówię. Powiadają ludzie, że z przeziębieniem to jest tak, że leczone 7 dni, a nieleczone tydzień. Ja się już zbliżam powoli do tej tygodnicy, ale widzę, że to ani 7 dni, ani tydzień za bardzo nie pomaga. Nie, no jest lepiej, jest znacznie lepiej, no ale odpowiedzialnie pana Tadeusza się dzisiaj ani pana Mickiewicza nie napiję. Bo sam czuję, że to jeszcze nie ta pora. No i przykro mi z tego powodu strasznie. Smutno, nie mogę sobie miejsca znaleźć. Bo mam swoje rytuały jako starszy człowiek. No ale trudno, trzeba będzie zrezygnować z tradycji na rzecz ratowania resztek zdrowia. Proszę Państwa, jako mąż, żeby powiedzieć poprawnie politycznie, jako osoba małżeńska. Ciała pedagogicznego, nauczycielskiego, to mogę się podzielić pewnymi wrażeniami, jakie mają miejsce, jakie mi towarzyszą co roku. No w tym roku muszę powiedzieć, że znaną markę włoską słodyczy na Raf zastąpiła znana francuska marka słodyczy na Mers. No i takie mają życie właśnie ci nauczyciele. Nie za bardzo się wysilają, mają mnóstwo czasu wolnego. Pracują mniej, a jeszcze dostałem rozmaitego rodzaju łapówki od biednych dzieci, które przecież mogłyby sobie włożyć do skarbonki coś kupić, piłkę Babingtona czy coś tam innego. Proszę Państwa, ja ze starą to jeszcze mam o tyle dobrze, że ona nie lubi tych wszystkich łapówek, że ona goni, tam wprowadziła jakieś nowe tradycje, no ale jak już ci przyjdzie taka delegacja takich o z kwiatkiem i z tymi czekoladkami, no to już też do końca nie pogonisz, bo się serce kraje. Ale z oporów moralnych, proszę Państwa, i intelektualnych nie ma władza zajmująca się tą działką edukacyjną. I mieliśmy taką mini awanturkę, która w moim odczuciu powinna urosnąć do maxi awantury, ponieważ jest to zjawisko wielokrotnie już na kanale Polska HT omawiane, ale niebezpieczne wyjątkowo i niestety takie progresywne, żeby użyć mądrego słowa. Otóż na stronie kancelarii premiera, no wiadomo, kto jest, jakie nieszczęście spadło na Polaków i kto jest premierem w tej chwili, pojawił się taki z pozoru niewinny czy żałosny, śmieszny komunikat zawarty praktycznie w jednym zdaniu. Gratulujemy osobom uczniowskim i życzymy miłych czy udanych wakacji. Państwo wiecie, kto jest ministrem edukacji. Ministrą, o właśnie, nie ministrem, ministrą edukacji w tej chwili. To jest trzecie pokolenie polskich komunistów, czyli to jest pani Barbara Nowacka, córka innej pani Nowackiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, a to była taka nastajaścia towarzyszka. To był ktoś mniej więcej na poziomie pani Senyszyn, no chociaż może nie aż tak agresywna, nie aż tak kontrowersyjna, no ale w każdym razie spadkobierczyni Polskiej Partii Socjalistycznej, zdecydowanie, co ja mówię o Polskiej Partii Socjalistycznej, to tej drugiej partii, bo Polska Partia Socjalistyczna to jeszcze gdzieś tam korzeniami Piłsudskiego sięga. Proszę Państwa, i w tym pozornie niewinnym komunikacie zawiera się całe niebezpieczeństwo związane właśnie z kontynuacją tej tradycji, która przyszła do nas ze wschodu. Wybaczycie Państwo, że będę posługiwał się takim irytującym tonem dydaktyczno-pedagogicznym, ja go nie cierpię, no ale to trochę nam ułatwi odpowiedzi na w sumie retoryczne pytania, czyli nie powinno się na nie odpowiadać, ale uporządkujmy to, bo tego bałaganu jest na tyle dużo, że w tym się po prostu łatwo pogubić. No, Państwo oczywiście wiecie, skąd pochodzi takie słowo jak towarzysz. A korzenie tego słowa jeszcze sięgają tak naprawdę rewolucji francuskiej, chociaż wtedy nie mówiło się towarzysze, tylko obywatele. Obywatelko i obywatelu. Zresztą komuniści w Polsce, socjaliści również to przyjęli. Władza na przykład
ludowa w postaci milicji obywatelskiej w ten sposób się zwracała do obywateli. No i obywatela, obywatelkę wyparli towarzysze. Idea tego była taka, żeby znieść wszelkie podziały, stany, żeby była równość, wolność, braterstwo, jak to głosili rewolucjoniści francuscy. Jak się zakończyła rewolucja francuska z tymi trzema hasłami, to państwo wiecie. No, łby i krew toczyły się po, łby toczyły się po rynsztokach i obcinane gilotyną i krew płynęła tymi samymi rynsztokami. Jak się skończyła rewolucja polegająca kulturowa, to właściwie bolszewizm, komunizm, to jest przede wszystkim rewolucja kulturowa, a tak naprawdę to trzeba definiować jako antykulturę, barbarzyństwo. No ale założenie były szlachetne. Towarzysz też miał znieść wszystkie stany, to chodziło o to, żeby wyleczyć prosty lud pracujących miast i wsi z tych wszystkich kompleksów, które były związane z panią hrabią, dziedzicem, królem, szlachtą i tak dalej. Tyle tylko, że do tego towarzystwa bardzo szybko, proszę państwa, oczywiście dla ludzi to było krępujące, dla ludzi te pierwsze doświadczenia po 45, gdzie nagle wszyscy do siebie, bo to nie tylko komuniści, na początku to oczywiście było tak, że towarzyszami nazywali się wzajemnie komuniści, no ale później jak przyjeżdżali z tą elektryfikacją i walką z analfabetyzmem, to się zwracali towarzysze do tych wszystkich biednych chłopów i pracowników, którzy rozdziawiali gęby, nie bardzo wiedzieli, czy ich się obraża, czy ich się nobilituje. No ale później państwo też doskonale wiecie, że utrzymam ten irytujący ton pedagogiczny, że do towarzyszy doszły kolejne słowa. Tak jak do demokracji doszła ludowa, tak do towarzyszy doszedł towarzysz sekretarz, towarzysz minister, towarzysz redaktor, towarzysz trener. Czyli cała ta idea równości została spaczona w sposób żałosny, śmieszny, no jednocześnie wywracający porządek kulturowy do góry nogami. No i proszę państwa, osoby uczniowskie to jest nic innego jak towarzysz czy obywatel. To jest coś, co też w założeniu ma służyć równości, no wiadomo, o jakiej równości tym razem mówimy, a w praktyce, w efekcie jest, proszę państwa, narzucaniem jakichś nowych norm kulturowych, nowych norm społecznych, na które ludzie się po prostu nie godzą, z których ludzie kpią, z których się śmieją, ale też których się boją i które ich irytują. No, efekt tego jest taki, proszę państwa, że ten komunikat utrzymał się zaledwie kilka chwil na stronie głównej i pod wpływem właśnie presji społecznej, pod wpływem komentarzy i polityków, i użytkowników internetu, zostało to zniesione i to jest sukces. To jest dobry znak. Tylko pytanie, proszę państwa, jak długo ta żaba się będzie gotować, bo to jest oczywiście techniką gotowania żaby wprowadzane. Jeśli się powtarza to tysiące, setki razy, już na przykład to używane przeze mnie słowo ministra, kompletny absurd, kompletny idiotyzm, nikomu nie dodający nobilitacji, a raczej ośmieszający. Ja się dziwię, że no są oczywiście kobiety, które sobie nie życzą nawet, żeby do niej mówić posłanko, a już to idiotyczne słowo marszałkini też było tępione, zdaje się, że panią Witek najbardziej. No ja się temu dziwię, że kobiety no w taki sposób pozwalają się tak naprawdę deprecjonować, chociaż w ich przekonaniu, no właśnie, są obywatelkami, towarzyszkami, czyli urawiłowka i znoszenie stanów, pod tym razem podziału pomiędzy płciami, czyli mężczyzną i kobietą. No ale to akurat nie jest mój problem, to akurat nie jest nasz problem, to jest problem, no nawiasem mówiąc, kompleksów tych wojujących pań. No ale wracając do techniki gotowania żaby, no to proszę państwa, ta ministra już nie robi na nikim większego wrażenia niestety. Ja jako stały widz TVN-u praktycznie nie widzę innych sformułowań. To już jest normalnie wprowadzone do języka, tak jak kiedyś był towarzysz wprowadzony na porządku dziennym. I to rzecz jasna, proszę państwa, nie służy żadnej tolerancji. To służy zamordyzmowi. Tak jak towarzysze nie wprowadzili towarzysza
po to, żeby zrównać chłopa z dziedzicem, tylko po to, żeby wprowadzić swoją krwawą ideologię, po to, żeby wprowadzić swój chory nieporządek na świecie, po to, żeby wprowadzić całe to barbarzyństwo ideologiczne, jakim za sobą niósł komunizm, to tak te hasła związane z tym, żeby nikogo nie urażać, no, w tym sensie płciowo-ideologicznym, jest motywowane dokładnie tym samym. Tu chodzi o to, aby wszystkich tych, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnego podziału, w tym płciowego i do tradycyjnych wartości, do normalnego porządku świata, takim jak on się urodził, pewnie takim umrze kiedyś. No, żeby im to wszystko zohydzić, żeby uznać to za, nie tylko za wyraz, nie wiem, zacofania, czy jak to się ładnie mówi, braku edukacji i nowoczesności, ale za zło wcielone. To znaczy normalność staje się złem, ponieważ to nowe, które ma być tolerancyjne i urawniłowką, zrównującą wszystko i wszystkich do jednego poziomu, no to jest kolejne błogosławieństwo, to jest kolejna rewolucja. Jak była rewolucja francuska, jak była rewolucja bolszewicka, to teraz mamy rewolucję kolorową. Przepraszam, proszę Państwa, pocieszające w tym wszystkim jest to, że się nic z tego wszystkiego nie przyjęło. To znaczy, w tej chwili już no, towarzyszem się obracało praktycznie 45 lat. Dzisiaj to sformułowanie nie istnieje nawet wśród spadkobierców komunistów w Nowej Lewicy. No, to właśnie tam już nie ma towarzyszy, tam są już właśnie osobopostaci. No ale to jest coś w genach, prawda? Jest coś w genach, jest coś w krwi. Ten stereotyp pokoleniowy już też przerabialiśmy, ja to do znudzenia będę powtarzał. Kto gdzie miał ojca, czy matkę, czy w PZPR-ze, czy w Solidarności, jest nieważne do tego momentu, dopóki jego życiorys nie jest kontynuacją życiorysu rodziców i nie jest kontynuacją tych wszystkich pseudowartości i tego całego bagażu ideologicznego, całej tej, no całego tego bagienka. Jeśli ktoś się w nowym pokoleniu, dziecko odcina się zdecydowanie od grzechów rodziców i jest nie tylko nie jest kontynuatorem tego, co rodzice wyczyniali, ale jest całkowitym zaprzeczeniem, no to trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby komukolwiek wypominać metrykę. Natomiast problem i cała hipokryzja polega na tym, że tacy ludzie jak pani Nowacka, oni się nie biorą znikąd, tylko to jest właśnie ciągłość genetyczno-ideologiczna. I oto jest pretensja, przynajmniej moja pretensja, że to powiedzenie, że dzieci nie mogą odpowiadać za grzechy rodziców, no jeśli nie są kontynuatorami tego grzechu pierworodnego rodziców, to oczywiście tak. Natomiast jeśli są gorliwymi kontynuatorami, grzeszą w taki sam sposób, no to się, proszę państwa, układa w logiczną całość, logiczną i genetyczną. No i jakby na to nie patrzeć, jakby nie unikać tego banalnego skojarzenia, że mamy do czynienia ze spadkobiercami tego ideologicznego systemu zwanego komunizmem. I to jest w tej chwili neokomunizm, czy neobolszewizm, czy neomarksizm, jak zwał, tak zwał. No to i kadry, które budują tą nową rzeczywistość, i narzędzia używane do budowania tej nowej rzeczywistości, to nie jest żaden przypadek, proszę Państwa. No to jest po prostu kontynuacja. To jest po prostu kontynuacja. I można się oczywiście pośmiać z ministry czy z osób uczniowskich, no ale to, proszę Państwa, tak naprawdę nie ma się z czego śmiać. To jest narzędzie terroru. To jest de facto narzędzie terroru. Narzędzia z jednej strony pompowania ludziom wody do mózgu, a z drugiej strony łamania ich kręgosłupów. No i to są też takie dylematy, które za chwilę też staną, między innymi na tym agendzie sejmowej, związane z prawami do dziedziczenia i do odwiedzin w szpitalu. Czy to jest właśnie coś, co. Znaczy, w normalnych warunkach, proszę Państwa, większość Polaków nie wyraża sprzeciwu wobec tego. No bo do czego tu wyrażać sprzeciw? No każdy sobie niech żyje jak chce, niech robi co chce, niech przekazuje spadek komu chce, niech odwiedza sobie w szpitalu kogo chce.
Tylko, że to jest to niebezpieczeństwo związane z palcem i ręką. I ja ten argument traktuję bardzo poważnie. I takie powolne właśnie gotowanie żaby, takie systematyczne przechodzenie krok po kroku na tą ciemną stroną mocy, to jest zagrożenie i tego się ludzie boją, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o odwiedziny w szpitalu i dziedziczenie, tutaj większość Polaków nie ma większych pretensji, bo i o co? No ale proszę Państwa, spójrzcie na dół tej listy. No, tam wiadomo, co znajdziecie. To się teraz przysposobienie nazywa, bo wzięto prawne określenie, aby nie używać słowa adopcja. No i to już zdecydowanie Polaków nie tylko nie. Polacy już tego nie akceptują, ale zdecydowanie są temu przeciwni. No i Bogu dzięki. Dlatego taka technika małych kroczków, takie niepozorne komunikaty, gdzie można powiedzieć, że wręcz histerycznie reagujemy, bo co takiego się stało? No stało się, proszę Państwa, no, stało się i dzieje się. Dzieje się no, produkowanie nowego człowieka, krok po kroczku, no, podkręcanie pod kurkiem, podkręcanie kurka pod tym garkiem, gdzie się gotuje żabę. To się dzieje. I w takich przypadkach to akurat warto reagować histerycznie, warto reagować jednoznacznie. Tym bardziej, że jak widać, póki co przynosi to skutek. Zobaczymy, jak długo, no ale brak reakcji, proszę Państwa, to oznacza takie bierne przyzwolenie na to, aby po raz kolejny budować nowy świat i nowego człowieka, który i w tym nowym świecie, i z tymi nowymi ludźmi, każdemu normalnemu człowiekowi będzie się bardzo ciężko odnaleźć. Dlatego ja z jednej strony. Oczywiście człowiek chce czy nie chce, to się uśmiechnie pod nosem, gdy czyta podobne karzełki językowe, jakieś grafomanię zbudowaną na nowomowie, ale z drugiej strony naprawdę podchodzę do tego bardzo poważnie i cieszę się, że wielu ludzi podchodzi do tego bardzo poważnie, nawet alergicznie reagując na próbę no, przerobienia mózgu na wodę. I to jest akurat sukces. Można się śmiać z tej mojej definicji, czy z tego mojego entuzjazmu, ale to jest naprawdę sukces, że wybijamy z głowy tym nowym demiurgom, nowym doktrynerom, spadkobiercom starych systemów podobne pomysły, no bo jeśli im na to pozwolimy, tak bez żadnego oporu, no to proszę Państwa, obudzimy się naprawdę w takiej rzeczywistości, że strach będzie się do starej odezwać. Tak jest strach, a co dopiero w tej nowej rzeczywistości. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Normalny człowiek, normalny nauczyciel, normalny minister, o ile tacy istnieją, mówi normalnie. Gratulujemy uczniom i uczennicom, jeśli już tak bardzo ma być tolerancyjnie i wyrozumiale, i życzymy udanych wakacji. Natomiast spadkobiercy systemów totalitarnych, które miały na ustach wszystkie najciekawsze i najfajniejsze wartości, kiedykolwiek na ten łeb padł, spadły, no to potem te wszystkie ich pomysły zawsze, proszę Państwa, zawsze i wszędzie miał jeden finał. Ten, o którym już Państwu mówiłem, łby i krew spływająca po rynsztokach. I ostrzenie gilotyn, czy innych narzędzi przekonywania do tolerancji i równości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.